narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Adam Ślusarski, witam w programie Wieś to też Polska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak w każdą niedzielę, witamy w programie. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan Grzegorz Wojciechowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam panie redaktorze, witam państwa, szczęść Boże. Oraz pan Paweł Bednarek, rolnik ze wsi Rękoraj, gmina Moszczelnica. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże. Szanowni państwo, gospodarstwa rodzinne w nowej perspektywie finansowej to taki przewodni temat naszego dzisiejszego programu. Pierwsze pytanie może do pana Pawła, ponieważ no, pana posła nasi widzowie raczej znają. Natomiast pan Paweł, panie Pawle, jest pan rolnikiem. Proszę powiedzieć, jaki jest profil pana gospodarstwa, czym pan się zajmuje, może też jaka historia również tego gospodarstwa? No, gospodarstwo posiadam 10 hektarów ziemi. Prowadzę cykl zamknięty trzody, ale to tam są 4 maciurki, jest 6 sztuk bydła, no i odnośnie w tym cyklu jeszcze prowadzę rolniczy handel detaliczny. Także w tych loszkach są 2 puławskie, 2 złotnickie, no i tam jakieś. I na ten wzgląd, no ja wiem, ciężko po prostu. Ciężko będzie dalej to wytrzymać, bo sytuacja jest taka, jaka jest, ale no jest po prostu, nie ma wsparcia takich małych gospodarstw. A jak wygląda ta ekonomiczna strona? Bo tak, ma pan troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego. Jak to wygląda? Czy to tak jest, że zawsze z wszystkiego jest ten dochód? Jest czy to różnie, tylko no, po prostu są górki i dołki, tak? Tak jak wszędzie, no ale no, zawsze coś tam z czegoś no, się jakoś zostanie może, nie? Tylko, że to jest... No mówię, żeby to jakieś wsparcie było jeszcze, jakieś inne, jakieś dotacje czy coś, no to by może to było lepiej, tak? Wszedł pan w ten handel detaliczny, rolniczy handel detaliczny, RHD. Jak pan to ocenia? No jest nieźle, tak? Ale no, jakie wymogi trzeba spełniać, też trochę jest, trzeba spełnić. I no, po prostu to jest, inaczej też jest, bo jest tak, swoja świnka, swoje zboże, wszystko jest ze swojego robione, tak? No i po prostu to, co się zrobi, jest po prostu inne niż w sklepach jakby, tak? A jak faktycznie wygląda ta sprzedaż? Jak to faktycznie wygląda u pana? Ja nie jeżdżę po żadnych rynkach, po prostu każdy klient przychodzi, no i po prostu się w domu sprzedaje, tak? Jest taki przydomowy ala sklepik i tam się sprzedaje to. Rozwija się to, czy tak, że tak powiem, są ci sami klienci już i tak może tak oscylują troszeczkę, ale jest to samo, czy jednak coś tam przybywa tych klientów? Nie, raczej przybywa raczej klientów, nie? Bo jest, po prostu jest, staramy się robić dobre. I to jest, mięso jest ze swojej świni, jest rasa złotnicka zachowawcza, jest puławska zachowawcza i to jest inne mięsko niż ze świń fermowych, nie? I to pewnie przyciąga klientów. No na pewno, nie? Jest duża różnica. Dziękuję. Panie pośle, gospodarstwo rodzinne w nowej perspektywie finansowej. Powiedzmy, o co chodzi z tą perspektywą finansową, nową perspektywą finansową. Bo w tych dokumentach mocno strategicznych, takich globalnych, jest ich kilka tych dokumentów i tak troszeczkę się gubimy w tym. I nie do końca każdy wie, z czym to, że tak powiem, połączyć, aby mieć jasność, przejrzystość tej sytuacji. Tak, panie redaktorze, to jest, no, mamy w tej chwili no, już jakby nową perspektywę, a w zasadzie ta perspektywa jest stara. Nowe zasady będą dotyczyły od roku 2023 przez następne 5 lat. One będą, prawdopodobnie to będzie na tej zasadzie N plus 2, więc jeszcze po 27 jeszcze to będzie 2 lata. Więc przygotowujemy się do tych nowych zasad, które będą obowiązywały od 2023 roku. Taką nowością to jest plan strategiczny wspólnej polityki rolnej,
który będzie no, podstawą dalszych tutaj działań, będzie określał, na co wydamy te pieniądze i jaki cel chcemy dzięki tym pieniądzom w rolnictwie osiągnąć. Skąd te pieniądze? Co to są za pieniądze? To jest jak dotychczas, oczywiście to jest pierwszy, drugi filar, ten fundusz gwarancji, fundusz orientacji w skrócie. I te pieniądze będą troszeczkę inaczej dystrybuowane, dlatego że no jest płatność redystrybucyjna, ona oczywiście już była, ale nowością są tak zwane ekoprogramy, na które będą przeznaczone. No, 25%, panie pośle, około 25%. I teraz z tej nowej perspektywy, za chwilę, zanim opowiemy, na ile pan Paweł, gospodarstwo takiego przykładowego rolnika, będzie mogło skorzystać z tego, zapytam jeszcze o tą kwestię. Pan powiedział, nowa perspektywa, ale tak naprawdę stara. To o co tutaj chodzi? Jak to na razie jeszcze te dwa lata są pieniądze z nowej perspektywy, a płacone według starych zasad. Te wszystkie rozporządzenia, które miały obowiązywać do 2022 roku, one nadal jeszcze po prostu obowiązują. Czyli na przykład jeśli jest tam dopłata do 20... Tak, nie, od 20 czy od 50 sztuk, to nadal ma obowiązywać. Dobrze rozumiem? Przede wszystkim tu chodzi o płatność obszarową. Aha. Tak, panie pośle, tutaj w tym programie wielokrotnie omawialiśmy plan strategiczny na polskie rolnictwo. Kilka odcinków takich specjalnych poświęciliśmy, gdy jeszcze minister Krzysztof Jurgiel. Każdy z tych filarów osobno, odrębnie, cały godzinny program poświęcony na to, aby to przedstawić. Konwencje programowe lokalne, wojewódzkie, o tym, co potrzebne dla rolnictwa, jak to zrobić, po prostu przedstawienie. Potem zebranie tego w jedną całość i przygotowanie dokumentu. Miała to być taka bardzo dobra mapa drogowa i stało się coś jeszcze lepszego, ponieważ to zostało włączone w plan strategiczny całego naszego państwa, czyli nie tak, że rolnictwo coś tam przygotuje bardzo fajnego dla samego siebie, tylko rząd za tym stoi, że rząd będzie też cały dbał, żeby to weszło w życie i żeby to było na to finansowanie w nowej perspektywie finansowej. Ile zostało z tego poprzedniego ustalenia? Ten plan strategiczny to już jest w tej chwili przedstawiona trzecia wersja tego planu. Ona musi być do końca roku złożona w Komisji Europejskiej. No są drobne korekty, największe dotyczą tutaj płatności tej redystrybucyjnej. Płatność redystrybucyjna to jest płatność, która dotyczy mniejszych gospodarstw. To jest po prostu lepsze dofinansowanie mniejszych gospodarstw. I to jest zapisane. I to jest, ta kwota została nawet zwiększona, bo w drugiej wersji to było około 1,8 miliarda, teraz jest około 2 miliardów, więc tutaj ta kwota wzrosła. To bardzo dobrze, że wzrosła ta kwota, ale teraz będziemy musieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo nie zawsze dosypanie pieniędzy powoduje lepszy efekt, bo trzeba pewne rzeczy dość dobrze uściślić, no i wiadro nie może być dziurawe, bo dolewanie nic tutaj nie da. Przejdźmy do tego, w jaki sposób gospodarstwo przykładowego tutaj pana Pawła będzie z tego mogło lub nie mogło skorzystać. No więc jeżeli chodzi o płatność tą podstawową, to oczywiście skorzysta to gospodarstwo. Czy chodzi o płatność redystrybucyjną? Myślę, że gospodarstwa 10-hektarowe, takie jak jest u pana, to jest 11 hektarów, to jest w Polsce średnia powierzchnia gospodarstwa. My mamy tych gospodarstw takich mniejszych, to jest zdecydowana większość i gospodarstw do średniej krajowej to jest no, około 1 miliona. A więc to są, no, zdecydowana to jest większość gospodarstw.
Jest kwestia, jakie pieniądze, na jakie pieniądze może liczyć takie gospodarstwo, które jest gospodarstwem takim ze średniej krajowej lub mniejszej, z pozostałych tutaj działań, zarówno w filarze pierwszym, jak i w filarze drugim. Te pieniądze powinny zostać skierowane właśnie do tych mniejszych gospodarstw. One powinny służyć wzmocnieniu produkcji w tych gospodarstwach, bo te pieniądze, jeżeli kierujemy do gospodarstw dużych, one zazwyczaj nie do końca sprzyjają rozwojowi produkcji. My w tej chwili mamy, tu mówiłem, 11 hektarów średnia powierzchnia gospodarstwa. Jeżeli chodzi o gospodarstwa ekologiczne, to ta powierzchnia jest znacznie, znacznie większa, bo ona wynosi 26 hektarów, a w tej chwili być może więcej. Ale my mamy, tak ogólnie rzecz biorąc, około 3% powierzchni zajętej pod uprawy ekologiczne, ale jeżeli chodzi o produkcję, to mamy 0,3%, więc 10%. Coś tu jest nie tak. Coś tutaj jest nie tak i te programy trzeba po prostu sprawdzić, bo według spisu rolnego 70% gospodarstw stosuje środki ochrony roślin, 72% gospodarstw stosuje nawozy, a więc te 30% to są gospodarstwa, które nie stosują nawozów, nie stosują środków ochrony roślin i może warto pomyśleć o tych gospodarstwach, żeby je włączyć do tej produkcji ekologicznej. No tak, to jest i mamy od razu spełnione cele strategiczne, mamy unijne, spełnione, tak, cele zobowiązania strategiczne. Nasze. Jeżeli chodzi o skierowanie tych dopłat do mniejszych gospodarstw, one są liczone przede wszystkim do powierzchni czy do jakiegoś rozmiaru tego, co w tym gospodarstwie jest, bo to niekoniecznie są do powierzchni. Mamy znacznie większą gwarancję, że przełoży się to na produkcję, przełoży się to na wartość dodaną w tym gospodarstwie i na to, że ten rolnik się z tego gospodarstwa będzie utrzymywał. No tak jak tutaj pan Paweł utrzymuje się z tego gospodarstwa wraz z całą rodziną i no, oby jak najdłużej się mógł z tego gospodarstwa utrzymywać. Słyszymy czasami głosy, że z gospodarstwa 10 czy 15 czy 20 hektarów to się nie można utrzymywać. No, człowiek, rolnik utrzymuje się z własnej pracy przede wszystkim. To jest podstawa tworzenia dochodu. Pracy on... i tego wysiłku intelektualnego. I tego, tak, tak, tej pracy. A nie, tej, nie tyle z hektarów. No to jest jakaś tam wartość podstawowa, nie, podstawowa, tak, ale... na poziomie, nie wiem, czynszu dzierżawnego, ale podstawowym czynnikiem to jest praca. Praca rolnika i jego rodziny. I z tego, i z tej pracy on otrzymuje wynagrodzenie tego dochodu. I to wynagrodzenie rolnik rodzinny jakby dzieli na te cele bieżące utrzymanie, ale również na te cele, powiedziałbym, dalekosiężne, dlatego że te cele dalekosiężne czy długoterminowe są w gospodarstwie równie ważne jak te krótkoterminowe, ten zysk. W gospodarstwie rodzinnym dlatego nie ma zysku, że to gospodarstwo będzie kiedyś przekazane następcom, dzieciom, dzieci swoim dzieciom. I tutaj właśnie każdy rolnik stara się przekazać to gospodarstwo w jak najlepszym stanie, w jak najlepszym stanie, żeby była gleba, żeby tam był odpowiedni poziom próchnicy,
i to gospodarstwo, żeby funkcjonowało i zapewniło utrzymanie następnym pokoleniom. Czyli tutaj ten zysk, czy też można powiedzieć, konsumpcja tego, co się wypracuje, tak naprawdę nie jest do końca konsumpcją. Jest, jak to się mówi, ekonomiści mówią, że jest odłożona w czasie. Odłożona w czasie ad calendas graecas. Czas przyszły taki nieokreślony, prawda? No, panie Pawle, mówimy tu o tych ważnych dokumentach państwowych i ja zapytam pana tak jako rolnika praktyka. Bo to jest, jeśli pan zajmuje się na co dzień tym gospodarstwem, od rana do wieczora, a jeśli są i zwierzęta, to i w nocy. Trzeba. Bo trzeba, no tak. W jaki sposób pan rozumie te dokumenty? Bo przecież nie ma pan czasu na to, żeby tak w to wszystko wniknąć, żeby wiedzieć, czy to ocenić pozytywnie, negatywnie, może neutralnie. Jakie pan miałby pytania do tego, co się aktualnie dzieje, jeśli chodzi o te plany strategiczne? I zanim tutaj ta odpowiedź, zaprośmy naszych widzów do współtworzenia naszej audycji. Numery telefonów będą wyświetlone na państwa ekranach. Ja również je podam dla Polski Północnej. Numer telefonu do naszego studia 56 657 0011. Dla południa naszej ojczyzny 56 657 0012. Dla zagranicy również dwa numery telefonów, a więc 0048 56 657 0013 lub 14 oraz dla posiadaczy telefonów sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy serdecznie do współtworzenia naszej audycji. Panie Pawle, jakie pan miałby pytania do tego wszystkiego? Na dzień dzisiejszy. Po prostu, no, nie wiem, teraz na przykład są dotacje odnośnie bioasekuracji jakieś, tak? Ale to jest wszystko zrobione powyżej 50 sztuk świn, tak? Ja na każdy, w każdy sposób bym się starał powiększyć, ale no, na tych 10 hektarach będzie ciężko utrzymać więcej niż te 50 sztuk, tak? No tak, no to znowu rozwarstwienie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, czyli znowu taka abstrakcyjne gospodarstwo, że tak powiem, bo uzależnione całkowicie od paszy. No i jeszcze nie wiadomo, co wtedy zrobić z taką większą liczbą obornika. To już dwa problemy się rodzą na samym starcie, żeby móc skorzystać z tej pomocy do bioasekuracji. A z tego, co wiem, tania to ona nie jest. No nie, ale ja muszę robić to z własnych pieniędzy, tak? Nie ma żadnej możliwości jakiejś, no, dostania jakiejś dotacji, tak? Panie pośle, z czego to wynika? Że no, tak no, akurat od 50, no właśnie, od 50. To ważna jest jedna świnia, pół świni, 20, 51. No i kto tak zadekretował? I czy znamy jakieś takie no, realne umocowanie tego, że to jest tak od 50? No. Przede wszystkim no to gospodarstwo rodzinne to produkuje na potrzeby rodziny i nadwyżkę sprzedaje na rynku, lokalnym rynku do różnych przetwórców. Dzięki temu ten rynek jest bezpieczniejszy, tutaj nie ma jakichś zawirowań takich istotnych. Większe bezpieczeństwo, mniejsze ryzyko, jeżeli sprzedaje się do właśnie na tym lokalnym rynku. Tak, nie rozprzestrzenia się różnym chorób nawet, prawda? Tak, to już nawet pomijając kwestie chorób, ale kwestie ekonomiczne. Również jeżeli w gospodarstwie pan posiada i krowy, i z tego co słyszałem również świnie, owce, to jeżeli tych kierunków produkcji jest kilka, też jest mniejsze ryzyko prowadzenia tego gospodarstwa. Ale co za tym idzie, no trzeba zrobić bioasekurację. Może gdyby pan miał wyłącznie świnie, ustawił się na świnie i miał tylko świnie, no tych świń byłoby dużo i nie byłby w stanie przerobić, tylko sprzedał gdzieś tam do jakiegoś koncernu. No być może wtedy załapałby się na, kolokwialnie mówiąc, na jakieś dotacje do tej bioasekuracji. Panie pośle, bo tak wychodząc z takiego odwrotnego może założenia,
A może to do 50 świń to się należy bioasekuracja, a powyżej 50 świń, no chłopie, staćcie, sam sobie zabioasekuruj. No, tak, bo w tym wypadku mamy, ja tak oczywiście mówię tak z przekąsem, ale chodzi o to, że no co, no 50 świń to ma prawo obywatelstwa w naszym kraju, a już mniej to już, że tak powiem, nie, tak? Mówię to oczywiście też w takim uproszczeniu po to, abyśmy tak... Dwie sprawy. Ma pan redaktor zupełnie tutaj rację z tym, że no, najważniejsze są te mniejsze. Ale również trzeba zwrócić uwagę, że inne zagrożenia są, inny zakres zagrożeń jest w takim małym gospodarstwie, a zupełnie inny w gospodarstwie dużym. Do pana Bednarka tutaj żaden samochód z paszą nie przyjeżdża, który jeździ z jednego gospodarstwa do drugiego. Nie jeździ żaden samochód, który odbiera te świnie z jednego gospodarstwa do drugiego. Nie przychodzi żaden pracownik, który tam te świnie obsługuje. Jeżeli nawet pan wywozi jakąś świnię, czy coś przywozi, to ten czas, kiedy następny razem jedzie, to jest dostatecznie długi, żeby no naturalnie, czy też można to zdezynfekować, żeby tych chorób nie roznosić, jeżeli chodzi na przykład o ASF. Spotykam się, że przychodzą do mnie rolnicy i mówią, że no, ja tutaj mam 50 świń, sam sobie te świnie obsługuję. A lekarz mówi, że mam tutaj zrobić pokój socjalny, jakąś tam specjalną łazienkę. No, dom w gospodarstwie jest częścią gospodarstwa. I jeżeli ta łazienka jest w tym domu mieszkalnym, to ona jest równocześnie w gospodarstwie, bo to jest część gospodarstwa. Trzeba też pomyśleć właśnie o zróżnicowaniu w zależności od zagrożeń. Bo problem, panie pośle, zaczyna się w tym momencie, w którym uznajemy to jako tak zwaną chorobę zwalczaną z urzędu. Tak. Prawda? I wtedy można powiedzieć, że ta świnia i to gospodarstwo przestaje być rolnika, a zaczyna być coraz bardziej państwowe. Oczywiście rozumiem, że jakaś jest, jakaś tam zaraza, tak? Chcemy się przed nią wspólnie bronić, ale jeśli jest to choroba administracyjna, to dlaczego rolnik, który ma mniej świń, jest tak samo traktowany jako administracyjna choroba, ale już jeśli chodzi o pomoc dla niego, to już nie jest traktowany w ten sposób. A przecież jest rolnikiem, bo nie mówimy tu o osobie, która sobie mieszka w mieście, czy pod miastem, czy nawet gdziekolwiek i ma sobie jedną świnkę w domu, trzymając tak jak psa czy kota, tak? Tylko mówimy o człowieku, który się z tego utrzymuje. Nie dla hobby, tylko żyje. Jest rolnikiem. I administracyjnie został wykluczony, prawda? No, czy to, nie, moim zdaniem nie ma na to uzasadnienia. Czy pan by jakieś znalazł? Panie redaktorze, no, choroby wirusowe się przenoszą w określony sposób. Chorobą wirusową jest też koronawirus i zalecenia co do naszej bioasekuracji jako ludzi są zupełnie inne, zgoła odwrócone o 180 stopni niż zalecenia w stosunku do afrykańskiego pomoru świń. Kiedy nie można robić zgromadzeń, to świnie się zgromadza w wielkich fermach. Ja kiedyś, ponad rok temu, wtedy podliczyłem w Polsce i we wszystkich krajach, gdzie ten pomór wystąpił, jakie jest ryzyko zagrożenia. I w przypadku Polski to mi wyszło, wtedy średnie stado świń liczyło 63 sztuki. Natomiast średnie stado zarażone ASF-em to było 420 sztuk. Czyli te małe gospodarstwa są kilkakrotnie razy bardziej bezpieczne niż gospodarstwa duże. Więc albo je zwolnić z obowiązku bioasekuracji, albo im dać porówno też pieniądze na to, jakim pozostałym. Czy zwolnić? Nie, no bioasekuracja być musi, zawsze była. Zawsze była w gospodarstwach bioasekuracja, bo czym było niewpuszczanie kogoś do chlewni, żeby na przykład pracownika, nie rzucił uroku, tak? No to była zwykła przecież bioasekuracja.
czy jakieś inne, że nie można sprzedać z podwórka, czy coś. Tak. Żeby po prostu ktoś na podwórko nie wjeżdżał. To były te zasady biosekuracji, które obowiązywały w tej świadomości rolniczej, że nikogo się do chlewni nie wpuszcza, do obory się nie wpuszcza, z podwórka się nie sprzedaje. No tak. Widać tą taką nierówność jaskrawą w podejściu do rolników, ale ona zapewne wynika z pewnego przeświadczenia tych osób, które w taki sposób to zadekretowały, że widzą, że małe jest niepotrzebne, a duże jest pożądane. Pan, panie pośle, bardzo często w swoich opracowaniach wskazuje, jak to tak naprawdę wygląda ten efekt skali produkcji. Prosiłbym, aby to nam przybliżyć, bo to potrzeba, że tak powiem, ciągle nam odkomunizowywania myślenia. Tak bym to nazwał. No właśnie. Robotogodzina i tak dalej. I tak. No właśnie. Przede wszystkim tak nawet już bardzo... Przepraszam, patrząc... może za chwilkę tylko odbierzmy połączenie telefoniczne, bo to taki nowy wątek. Prosimy, skąd do nas się... i kto dozwoli. Szczęść Boże, województwo lubelskie, Tadeusz z tej strony. Tadeusz, szczęść Boże, prosimy panie Tadeusz. Panie redaktorze, ja bym... kilka słów dosłownie do pana posła. Panie pośle, krótko i na temat. Tu chodzi o te 50 sztuk. No było kiedyś 40, proszę zauważyć, 10 poszło w górę. Mamy fundusz tak zwany de minimis. Z tego funduszu mało które małe gospodarstwo korzysta. Was, posłów, obowiązkiem jest zadbać o nas. I wydaje mi się, że to nie są ogromne sumy, jeżeli by załóżmy temu rolnikowi, no obecnemu studio, z tego funduszu wydzielić te 1500 czy 1000 zł na potrzeby tej bioasekuracji. Jest to wykonalne, tylko trzeba chcieć. I tyle na ten temat. Najuprzejmie dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. No... akurat pan poseł, bardzo zgodzilibyście się panowie, gdybyście ze sobą porozmawiali tak, poza... Tak, ale problem samo, naprawdę ważny. Ja może powtórzę, no, najważniejsza jest właśnie ta pierwsza sztuka w gospodarstwie i przede wszystkim tu powinny być, tu się znaleźć pomoc na tą bioasekurację. Bo to są działania, które no, wykraczają jakby poza samo rolnictwo. No, to są związane z jakimś tam państwowym tutaj działaniem. I tutaj pan jak najbardziej ma rację, bez względu, czy to będzie pomoc związana z konkretnym działaniem ze strony tego filara drugiego, czyli tego funduszu orientacji, czy też ta pomoc krajowa, która jest tam też do określonego poziomu, czy jakakolwiek inna pomoc, ona powinna być właśnie kierowana do tych mniejszych gospodarstw. Te gospodarstwa, one nigdy się nie tylko nie otrzymują tej pomocy, ale proszę zwrócić uwagę, że nie ustawiają się też w kolejce po jakąkolwiek inną pomoc, dlatego że nie wiem, jest embargo, czy robotnicy nie przyjechali, czy coś innego. To te gospodarstwa nigdy nie korzystają. Nieraz jest administracyjne wykluczenie, ale panie pośle, wróćmy właśnie do tego odkomunizowania tego myślenia, jeśli chodzi o tą towarowość, wielkoskalowość, robotogodzinę i motogodzinę i tak dalej, bo jak będziemy mieli po 12 tysięcy hektarów, to co, to będzie dobrze? Jeżeli patrzymy na rolnictwo w Unii Europejskiej, no bo my tutaj na tym wspólnym rynku konkurujemy, to największym rolnictwem, rolnictwo, które najwięcej daje tej właśnie produkcji dodanej, to jest rolnictwo włoskie. We Włoszech. We Włoszech, tak.
pomimo że to rolnictwo ma nawet mniej ziemi niż Polska, bo około 12,5 miliona hektarów, my mamy 14. Ale to co, to tam są takie wielkie gospodarstwa rolne, panie pośle? Takie wymarzone przez eurokratów? Nie, one są dokładnie takie same jak w Polsce. 11 hektarów jest tam średnia. I co, i da się? I tam się da. Tamtej produkcji, tej udział w produkcji końcowej, produkcji towarowej jest 56%. U nas jest 38%. W Rumunii na przykład to jest 46%. Nieco niższy nawet niż u nas jest z kolei w Niemczech. To jest znowu oparte, że generalnie bym powiedział tak, że tam, gdzie prawo rolne jest oparte na prawie prywatnym, prawie cywilnym, tak jak jest Francja, Włochy czy nawet Rumunia, to w tych krajach jest większy udział jest tej wartości dodanej brutto, jak to jest kategoria ekonomiczna. I wtedy są wyższe dochody rolników. No, mówi się, że w Rumunii na przykład są bardzo małe gospodarstwa, ale dochód, ta produkcja dodana, czyli to co faktycznie rolnik dzieli w tym gospodarstwie, to w Rumunii jest wyższa nawet niż w Polsce. A skąd się to wzięło jakoś tak historycznie, że prawo rolne jest tam oparte o prawo prywatne, a u nas o prawo cywilne, publiczne? U nas jakoś historycznie były już dwie próby zmiany. Teraz jest trzecia próba już zmiany, mniej więcej co 50 lat, bo taka próba była na początku lat 20., w latach 70. i teraz jest jakby trzecie podejście. Ma być kodeks rolny, który miałby bardziej upodobnić to prawo rolne do tych krajów, w których gospodarstwa rodzinne się rozwijają, gdzie jest duży udział rolników. Bo warto tutaj powiedzieć, że połowa rolników to mieszka w trzech krajach. Jeśli chodzi o Unię. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest Polska, Rumunia i właśnie Włochy, które mają bardzo duży udział rolników. A mimo tego u nas się mówi, że wadą jest to, że jest przeludnienie, za dużo zatrudnionych na wsi. Nie. We Włoszech jest bardzo podobnie, jeżeli weźmiemy na hektar, ilu tam jest zatrudnionych na hektar w stosunku do tego, co jest w Polsce. I oni mają najsilniejsze rolnictwo, a my borykamy się z różnymi problemami. I nam się wmawia ciągle, że to, co mamy, to jest zawsze złe. Rozprawmy się jeszcze raz, panie pośle, z tym tak zwanym efektem skali i wielkości produkcji. No właśnie, niedawno przeczytałem taki artykuł, dotyczył badań światowych już, nie tylko Unii Europejskiej, ale światowych. I z tego, co tam zostało przedstawione, bardzo dokładne badania, bardzo rzetelnie udokumentowane i wszelkie standardy utrzymane, w bardzo prestiżowym czasopiśmie się to ukazało, bo w Naturze. I wynika, że każdy dodatkowy hektar powierzchni gospodarstwa to tylko 95% produkcji pozostałych. Tej części, która jest tą bazą, a ten dodatkowy hektar to tylko 95%. Jeżeli tych hektarów coraz będzie więcej, to ta efektywność generalnie maleje. No, są kraje. Czyli koniec końców ten kolaps następuje i załamanie. A na skutek czego? Jak to tak w praktyce wygląda? Przede wszystkim gospodarstwo, które
zatrudnia własną siłę roboczą własnej rodziny, jest bardziej efektywne. Im trzeba więcej zatrudnić siły roboczej, im trzeba więcej innych środków produkcji sprowadzić spoza tego gospodarstwa, wtedy ten udział tych czynników zewnętrznych, czynników produkcji jest większy i mniej po prostu zostaje dla rolnika. We Włoszech dla rolnika zostaje 56% z tego, co on sprzedał średnio. To jest rolnik. U nas według tej statystyki, bo to podaję według statystyki Eurostatu, tylko 38%. Przy średniej unijnej około 43%. Panie Pawle, jak u pana wygląda ten efekt skali? Ile pan używa nawozu azotowego i innych w gospodarstwie? Czy musi pan tego używać tyle, ile rolnik, który ma 300 hektarów pszenicy? Tyle to się raczej nie używa. Nie? Zawsze jest troszkę obornika, troszkę jest... Czyli nie wydaje pan na te nawozy? No raczej nie. No. Troszkę mniej zawsze się zużyje. Nie? To jest to. A czy bierze pan ten obornik, czy wszystkie pozostałości roślinne i wiezie gdzieś tam do biogazowni gminnej? Nie, no to się wszystko na pole wywozi. Nie? I co z tego mamy? Z tego jest zawsze próchnica. Nie? Jest lepsze. Panie pośle, przed programem opowiadał pan o tym, jak to byśmy zabezpieczyli energetycznie nasz kraj, gdybyśmy obsiali kukurydzą, proszę powiedzieć. No właśnie, żebyśmy to takie pomocno unauczniające. Przeliczenie takie zrobiłem, ile, no według norm, ile to jest z kukurydzy, ile uzyskuje energii. Gdyby ją oddać do biogazowni. Gdyby ją oddać do biogazowni, to wyszło mi, że tą kukurydzą należałoby obsiać całą Polskę w 100%, a więc wszystko, drogi, wszystko musiało być obsiane kukurydzą, dachy i tak dalej. Tylko tu jest jeden problem, że Polska musiała być w przedwojennych granicach, a więc 380 tysięcy kilometrów kwadratowych. To tak wygląda ta ekonomia. Panie pośle, duże fermy mają swoje wydatki i można powiedzieć, poprzez te różnego rodzaju programy, projekty, dopłaca się im do kosztów. W jaki sposób? Duże fermy zupełnie działają na innych zasadach. Tutaj jest ten efekt malejącej korzyści skali, o której mówiłem, a więc im tych sztuk jest więcej, tym na tych kolejnych sztukach, bo to nie tylko hektary, ale również jeżeli hoduje się zwierzęta. Natomiast pan jest tutaj, że tak powiem, tymi kosztami stałymi gnębiony, że tak powiem, nieładnie. A więc podnoszone są koszty stałe. I te koszty stałe, one się dzielą na większą ilość sztuk, które są utrzymywane. Bo jeżeli pan poniesie te same koszty bioasekuracji, co duża ferma, to oczywiście pan poniesie wyższe koszty na tą jedną sztukę. Bardzo często te koszty, które są ponoszone, one nie służą bioasekuracji, a jedynie podnoszenie kosztów, żeby coraz więcej tych świń było w tych dużych fermach. No tak, a że tak powiem, pomysły na bioasekurację mogą być bardzo różne i można powymyślać ogrodzenia wyższe, szersze, dłuższe, dalej podwójne i tak dalej. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Halo, odbieramy połączenie. Witamy. Jest witam pan. Serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aleksander z Mazowsza. Na wieki wieków. Pochwalony. Prosimy, panie Aleksandrze. Reprezentujący starsze pokolenie. Panie redaktorze i panie pośle, wydaje mi się, że ten program mówiący tylko i wyłącznie o poparciu dla małych gospodarstw, to chyba myśmy, a przynajmniej ja reprezentując starsze pokolenie, pamiętam jeszcze jak żywo, jak się mówiło, sojusz z biedniakiem, walka z kułakiem.
I to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, bo sprawiedliwość jakaś społeczna to polega na tym, żeby jednakowo pomagać wszystkim rolnikom, a nie tylko teraz odwrócić się do tych małych, których i tak większość gospodarstw to już jest po prostu wydzierżawiona i oni raczej żyją z tego, że dostają dopłaty jako równowartość czynszu dzierżawnego. Dopłaty zresztą to też w rolnictwie nie są najlepszym rozwiązaniem i jedynym zresztą rozwiązaniem, bo potrzebna jest nam zdrowa ekonomia w rolnictwie, czyli tak zwana opłacalność. A w tej chwili okazuje się, że już praktycznie nie ma jednego kierunku, który byłby opłacalny i który by mógł pozwolić rolnikowi skutecznie z zyskiem prowadzić gospodarstwo. Dlatego też myślę, że jeśli się mówi o dopłatach do sztuki, to nie można wyróżniać, że jak rolnik ma 20 krów, to dostanie dopłatę, a jak ma 25, to już nie, a jeszcze w dodatku, jak ma ich więcej, to już w ogóle o takim się nie chce mówić. Szanowni Państwo, ja uważam, że ten cały nawet Zielony Ład, o którym się teraz tak mówi, słuchałem chwalenia tego ładu przez brata pana posła, który jest komisarzem rolnym i uważam, że to chyba jest nie tędy droga. A jeszcze jak się mówi o tym, że będą kary za dwutlenek węgla, który wytwarza hodowla, no to już to wszystko zaczyna być stawiane na głowie. Mnie się wydaje, że w rolnictwie jest hektar i jest sztuka. Jeśli jest jakakolwiek taka tak zwana dopłata, to niech ona by była do statystycznego hektara, a jeśli jest dopłata do hodowli, jakieś wyróżnienie, to niech ono dotyczy wszystkich rolników. Bo przecież nie tak dawno żeśmy chcieli, żeby te gospodarstwa były coraz większe. Proszę Państwa, prosta sprawa. Dzisiaj 11-hektarowe gospodarstwo jako statystyczne gospodarstwo w tym kraju to jest mniej niż wartość jednego ciągnika. A przecież każde gospodarstwo nie tylko by chciało, ale musi mieć ciągnik. Więc wydaje mi się, że stawianie sprawy z powrotem na głowie, to może jeszcze raz zróbmy reformę rolną i tych dużych trzeba podzielić na kawałki i zrobić z nich malutkie. No chyba to nie jest najlepsze rozwiązanie i dlatego uważam, że to, o czym Państwo mówicie, to nie usprawni i nie pomnoży dochodów rolnictwa i nie da jakiegoś oczekiwanego efektu. Dzisiaj przy obecnej technice, przy mechanizacji, to im gospodarstwo jest większe, tym ma większe szanse osiągać wyniki. A to, żeby on tylko produkował dla siebie i w koszyku zaniósł coś, sprzedał jeszcze na straganie, to proszę Państwa, takie rolnictwo to chyba nie było marzeniem ani starszych, ani młodszych. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Panie Aleksandrze. Bardzo ważny problem. Otóż kiedyś spotkałem się z takim opracowaniem dotyczącym akurat nie Polski, ale Wielkiej Brytanii, które dotyczyło, co zrobić, żeby Wielka Brytania była samowystarczalna żywnościowo. No i autorzy wyliczyli, że w Wielkiej Brytanii musiało być 3 miliony gospodarstw rolnych, a więc... Ale to co, dosypaliby ziemi, żeby może pójść, czy co? Nie. Po prostu te gospodarstwa byłyby bardziej efektywne i wtedy Wielka Brytania stałaby się samowystarczalna. Czyli odpowiedź dla pana Aleksandra jest, co my chcemy osiągnąć, tak? 80% ludzi na ziemi jest żywionych przez gospodarstwa o powierzchni do 2 hektarów. Czyli odpowiedź dla pana Aleksandra jest to, co my chcemy osiągnąć, tak, co my potrzebujemy. To nie jest jeszcze odpowiedź, co chcemy osiągnąć. Oczywiście my musimy, to nie może być tak, jak było, że teraz małe gospodarstwa, a wcześniej były same duże, małe żeśmy zostawiali. Nie. Całe rolnictwo jest jedno, polskie rolnictwo jest jedno i wszystkie gospodarstwa muszą dawać tą produkcję, przykładać się do tej wartości dodanej całego rolnictwa, żeby to nie było, że to jest tam 10 miliardów, przepraszam, euro z hakiem cała globalna produkcja
dodana brutto, tylko żeby to było znacznie więcej, tak jak jest to w innych krajach, które są liderami. I co trzeba zrobić? To pan chyba nie zrozumiał dokładnie, o czym tutaj mówiliśmy. To nie jest kwestia, że ktoś wyniesie w koszyku i sprzeda tą nadwyżkę. Ani nie to, że będziemy robić parcelację. Ani to, że będziemy robić parcelację tutaj dużych gospodarstw, bo nie o to chodzi. Zawsze w polskiej tradycji było, że były duże gospodarstwa i były gospodarstwa mniejsze. Zresztą nie tylko w polskiej, ale jeżeli wczytamy się chociażby w Ewangelię, to też były te gospodarstwa mniejsze, gdzie sama rodzina pracowała, były gospodarstwa większe, gdzie pracowali również słudzy. I tutaj problem jest w czymś innym. Problem jest taki, że wszystkim gospodarstwom trzeba coś tutaj zaproponować, żeby mogły funkcjonować. Tylko do tej pory tym małym nie proponowano nic. I to pan Aleksander, szanuję właśnie jego podejście, pan Aleksandra, ale nie mogę się zgodzić z tym, że nie widzi krzywdy tych mniejszych. Tak. My dzisiaj mówimy o tych, tak? Nie mówimy źle o tych większych. Bardzo dobrze, niech sobie działają, niech sobie radzą. Pan tu wspomniał Zielony Ład. No. Ja nie spotkałem się z jakimś dokumentem, który by się nazywał Zielony Ład. Ani żadne ustawy, ani żadnego rozporządzenia unijnego, nawet w formie dyrektywy, która jest, no, nie jest bezpośrednio prawem, tylko nakazuje coś tam włączenie do prawa krajowego. To jest jakaś koncepcja polityczna, ale absolutnie nie dotycząca gospodarstw. To, co będzie w rolnictwie, to, co dotyczy rolników, to będzie w krajowym planie strategicznym wspólnej polityki rolnej. I to będzie dotyczyć rolnika, a nie Zielony Ład. Można chwalić sobie Zielony Ład, czy nie chwalić, ale najpierw musimy, ale to, co rolnika dotknie bezpośrednio, z czym on, co będzie gwarantowało, czy też nie gwarantowało rozwoju jego gospodarstwa, będzie w krajowym planie strategicznym wspólnej polityki rolnej. I powinniśmy popatrzeć na ten właśnie plan, żeby zobaczyć, co jest dla poszczególnych rolników. To za chwilkę. Otóż właśnie ten drugi temat, nawet ten plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, ale zanim to, abyśmy sobie, że tak powiem, w głowie to dobrze umocowali i zapamiętali. Historia, jak to pana brat, obecny komisarz też Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, wizytował Japonię. I w końcu po wielu rozmowach dowiedział się, że jednak japoński rząd dotuje uprawę ryżu, gdzie totalnie nie musi tego robić, bo sobie może kupić ten ryż nawet za duże ceny, bo stać ich na to. Nawet w Polsce w markecie. Nawet w Polsce w markecie mogą sobie kupić i przetransportować do Japonii. Ale żeby być samowystarczalnym w jakichkolwiek chociaż procencie, to wolą dotować kilku swoich rolników, tak, żeby oni mieli... Znaczy nie kilku, bo... Po prostu. Akurat nie kilku, bo tam w Japonii też była reforma rolna. I podzielono duże gospodarstwa na gospodarstwa 3-hektarowe. To trzy kraje takie, Japonia, Korea Południowa i Tajwan. I tam są maksymalna powierzchnia, jaka może być gospodarstwa, to jest 3 hektary, ale to jest tutaj może nie... Nie to, żebyśmy mieli to kopiować, ale... Nie kopiować, bo to chyba się w ogóle nie da skopiować, ale... Nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, że tam, żeby była ta samowystarczalność, to... Rząd skupuje, cały ryż rząd skupuje po kwocie, która... No... Nie opłaca się rządowi, ale żeby mieć tą samowystarczalność... Widocznie się opłaca. Skoro kupuje, to znaczy, że się opłaca. Tak, innymi kategoriami, tak. Z innych powodów to, co pan się powiedział, opłaci. Wielka Brytania, jeśli by chciała być samowystarczalna, to doszli do wniosku, że powinni mieć... 3 miliony hektarów, 3 miliony gospodarstw. Rolnych, tych mniejszych. Tych mniejszych gospodarstw, żeby bo one wtedy będą bardziej efektywne. Efektywne będą. W jaki sposób rodzinne gospodarstwo staje się efektywne, to mniejsze? W jaki sposób? Co jest tym odkryciem?
No właśnie, to już... Po pierwsze, praca własna, już, rolnika, praca, tak, praca własna jest no, tej wartości dodanej w tym gospodarstwie jest znacznie więcej. No, dlatego właśnie gospodarstwa włoskie, które mają, które są małe i zatrudniają dużo ludzi, one są bardziej efektywne i przebijają francuskie, które są większe, bo tam jest średnia około 60 czy 60 kilku hektarów. Panie Pawle, przypomnijmy, pan ma jakie gospodarstwo, powierzchnię? 10 hektarów. A ile tam tych świnek? Do 50 sztuk. Do 50 sztuk. Czyli jest pan małym rolnikiem. Mhm. Czy pan i pana rodzina zjecie te wszystkie świnie? Nie, czy no to jest nie jesteście w stanie, nie. Tak? Czyli to, co mówił pan Aleksander, że to nie jest, że małe gospodarstwo, to jest tylko takie, co coś tam wszystko zje samo i mały koszyczek na targ, tak? Może, może hektar gospodarstwa, jakie będzie gospodarstwo hektarowe, to jakoś tam niewielką część będzie sprzedawać. Natomiast, no tak, ale to jak... Natomiast mówmy o gospodarstwach takich w okolicach średnich. O działkowcach, tak? Tak, tak. No to są naprawdę małe gospodarstwa i tutaj no, powinniśmy te gospodarstwa wspierać. Pan Aleksander jeszcze mówił o jednej rzeczy, o tych zwierzętach, czy tam, że będziemy wspierać od pierwszej krowy. Tutaj nie chodzi o wspieranie od pierwszej krowy, czy od pierwszej świni, czy od pierwszej kury. Tu bardziej chodzi o to, żeby ta hodowla była dostosowana do powierzchni gospodarstwa. No bo może być gospodarstwo i są takie gospodarstwa, które mają 2 czy 5 hektarów i 50 tysięcy świń. To nie o to chodzi, żeby to obciążenie czy też ta obsada zwierząt na hektar była w jakichś tam optymalnych granicach, żeby... Tak jak jest w niektórych krajach, żeby produkować tą najwyższą jakość, żeby uzyskać, to pasza musi pochodzić z tego gospodarstwa. Panie pośle, w małym gospodarstwie utylizowane, czyli wykorzystywane ponownie jest niemalże wszystko. No, z plastikami to jest problem, tak? I ze szkłem, ale i tu się potrafiło ze szkłem zrobić dobrą rzecz, bo i w beton można było wrzucić, tak? I wybudować. I to samo jest z drutem. Ale skorupki od jajek nie wyrzucano do kosza, do kontenera, tak jak się robi to w mieście. Wszystko generalnie jest utylizowane w takim małym gospodarstwie. Ten obieg materii i energii jest tak skomasowany, żeby wszystko było ekonomicznie jak najbardziej no, grało. Tak? Żeby tu wynik dodawania jest zawsze taki sam. Czy tak jak pan Aleksander i inni, czy zdają sobie sprawę z tego, że za publiczne pieniądze, czyli nas wszystkich, budowa, dotacja biogazowni po to, aby z wielkich ferm można było tam zbiogazować ten obornik, bo nie mają tyle pola, żeby rozrzucić, bo inaczej by te pole zniszczyli. Muszą podpisywać te wielkie gospodarstwa, kontrakty z rolnikami na to, żeby im nawozić to pole. Za publiczne tak naprawdę dotacje, pieniądze, te wielkie fermy i inne, fotowoltaika jest tam stawiana, tak? Przecież my za to wszyscy płacimy. Więc ekonomicznie to, co pan Aleksander powiedział, że pokolenie pana Aleksandra przecież marzyło o tym i oczekiwało tego, ale ja tak słuchając pana, śmiem twierdzić, no ale nie policzyło kosztów. Znaczy, może koszty były policzone, tylko że one były trochę inaczej liczone. W gospodarstwie takim rodzinnym, nie wiem, czy ktoś już pamięta na przykład takie pojęcie jak pasza absolutna. Co to jest? To jest taka pasza, której nie można sprzedać, a może zostać przeznaczona na paszę. To są, normalnie to są odpady, a są przeznaczane na paszę. Jeżeli popatrzymy na substraty, które są użyte w biogazowni, to wśród pierwszych 10 substratów to są albo nawozy, właściwie to najpierw albo pasze, albo nawozy, o w tej może kolejności, bo pierwszym substratem nie jest najczęściej używanym, nie jest gnojowica czy też kukurydza.
a pierwszym substratem jest wywar gorzelniczy, który był świetnym źródłem białka. Tych w powiecie rawskim, jeszcze z opowiadań mojego ojca, było 28 takich gorzelni. I okoliczni rolnicy odbierali ten wywar i skarmiali we własnym gospodarstwie. Teraz jest utylizacja tego wszystkiego, jest jedna wielka gdzieś ta gorzelnia, do tego jest biogazownia, utylizuje się to wszystko. A paszę białkową sprowadza się z Brazylii, tam do Unii Europejskiej to jest mniej więcej sprowadzane tyle soi, co trzeba uprawić na powierzchni Polski, około 14-15 milionów hektarów. Wytnie się las deszczowy, uprawi się i przywiezie tutaj do Europy, a może zrobić coś innego, że może zagospodarować prawidłowo to, co mamy, nie traktować wszystkiego jako odpady. Przyszli do mnie ostatnio rolnicy i powiedzieli, że mają oddać do utylizacji wykorzystaną grzybnię boczniaka. No, która jest do utylizacji? To znaczy do utylizacji i zapłacić firmie za utylizację. Za spalenie grzybni? Nie wiem, w jaki sposób to się utylizuje, ale uważam to za... To jest świetny nawóz. No tak. A nie odpad do utylizacji. Jeżeli będziemy popadać w takie absurdy, to na pewno koszty tego wszystkiego będą ogromne. A panie pośle, a jak te duże fermy... Jak to jest z tymi upadkami w poszczególnych województwach? Bo kiedyś pan o tym mówił, miał pan jeszcze zgłębić ten temat. Przypomnijmy to. Bo to taka dość ciekawa tajemnica. Jest duża rozbieżność odnośnie upadków świń. One teraz troszeczkę tam się zmniejszyły, ale zwłaszcza w województwie dolnośląskim wyjątkowo te świnie jakieś tam są chorowite. I te upadki nawet w którymś roku to sięgały 2/3 średniego pogłowia świń. Czyli 2/3 świń padło. Tak, natomiast wyjątkowo dobre, że tak powiem, powietrze czy też jakieś warunki... Aura. Aura wyjątkowo słońce dobra. Na przykład świeci. Jest w województwie małopolskim czy podkarpackim, bo tam tylko... 2% tych świń pada, więc nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czym to jest spowodowane. Mogę się tylko tutaj domyślać. Panie pośle, plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. To taki osobny temat, który chcemy też już przy końcu naszego programu poruszyć. Plan, no to wiadomo, jakiś plan. Skoro jest strategiczny, to bardzo ważne. To musi mieć strategię. Musi być strategia. No i jeszcze odniesiony jest do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Co to jest? Krajowy plan strategiczny, bo tutaj mówimy, ma cele też Unia Europejska i teraz obowiązkowy jest krajowy plan strategiczny. Ja już mówiłem, że wiele krajów robiło takie plany. Przejrzałem te plany. No, w każdym planie jest określony jakieś cele, które chcemy osiągnąć. I środki, które są przeznaczone na osiągnięcie tego celu. No, polski plan jeszcze nie jest ostateczna wersja tego pewnie planu, bo to jest trzecia, ale chyba jeszcze będą zmieniane, jeszcze jest odrobina czasu, te 1,5 miesiąca do czasu złożenia, więc zobaczymy, co ostatecznie zostało złożone. Ale plan powinien się opierać na pewnych założeniach. No pierwsza rzecz to jest kwestia dopłaty tej redystrybucyjnej. Bo w Unii Europejskiej, podobnie w Polsce, to jest tak, że 80% rolników otrzymuje 20% dopłat i odwrotnie 20% rolników otrzymuje
80% dopłat. I to jest ta sprawiedliwość wobec... No to, to jest... Których, którzy... No to, to chyba nie jest... Nie zauważają nie tego. Jest chyba to do końca sprawiedliwe. I kwestia ekoprogramów. W tej chwili, w której by wersji nie popatrzeć na ten plan, myślę, że te przedstawione ekoprogramy, można ich by sprowadzić do dwóch takich dużych ekoprogramów, które mogłyby rolnikom tutaj służyć. To jest pierwszy, to jest dobrostan. I to nie należy mylić dobrostanu zwierząt z nie wiem, no, z jakimś czasami, bym powiedział, takim złym zrozumieniem tego, bo dobrostan tak naprawdę to służy produkcji, służy temu, że te zwierzęta trzymane w lepszych warunkach, one są zdrowsze, lepsze mięso z nich jest, lepsze mleko i tak dalej. Zupełnie inna jest w ogóle technologia. I bardzo często jest tak, że rolnicy, zwłaszcza rolnicy rodzinni, oni utrzymują zwierzęta zgodnie z dobrostanem, a nie otrzymują za to pieniędzy, bo utrzymują to na ściółce. Młode są z matkami. No przecież żyją ci rolnicy z tego, źle będą hodować te zwierzęta, no to nic z tego tak, nie będzie. Tak, natomiast kiedy patrzymy na jakieś takie zakusy tych pseudoobrońców zwierząt, to aż się niedobrze robi. I za te warunki powinni ci rolnicy otrzymać, no, tak jak inni otrzymują w innych krajach. A ile pan Paweł i z czego tu będzie mógł skorzystać, bo tutaj jest tego dużo tych możliwości, dużo możliwości. No, mam nadzieję, że w ostatecznej wersji tego planu pan Paweł będzie mógł skorzystać z dobrostanu. Gdyby pan Paweł nie miał tej hodowli, powinien być drugi program alternatywny, o czym też mówił pan Aleksander, który miał tutaj bardzo taką mądrą, trzeba powiedzieć, mimo wszystko wypowiedź, bo co z tymi, co nie mają hodowli. Otóż taka może zła nazwa, ale tak zwane rolnictwo węglowe. Nie ma tego, w zasadzie tutaj nie ma tego rolnictwa węglowego, chociaż niektóre te ekoprogramy można było podciągnąć pod rolnictwo węglowe. Otóż co to jest rolnictwo węglowe? To jest gromadzenie dwutlenku węgla w glebie w formie próchnicy. A tak naprawdę to jest podnoszenie poziomu próchnicy. U nas w zasadzie od roku 2000, jak tak sprawdziłem, jest ujemny poziom próchnicy w glebie. I to ujemny w sensie tym już powyżej 70 kg na hektar, a więc taki, który powoduje znaczne obniżenie tego poziomu. A panie pośle, bo tak jeśli chodzi o te roślinne, no to co? To ja rozumiem, że są za mało ekonomiczne, bo gdyby były zwierzęta, byłyby wyższe, bardziej ekonomiczne, to i byłaby dotacja, tak? Jak to rozumieć? Bo tak, nie, bo nie rozumiem w takim wypadku. Jeżeli ktoś ma zwierzęta, to oczywiście tutaj, jeżeli korzysta z ekoprogramu, no to powinien ten obornik trafić na pole, on zostać odpowiednio przyorany, zastosowany odpowiednio. Czy też, no, jeżeli mamy nie wszystkie warunki dobrostanu spełnione, nie wiem, zwierzęta nie są na ściółce głębokiej, tylko są na rusztach. Jest gnojowica, to ona również powinna trafić na pole, a nie do biogazowni.
Natomiast tam, gdzie nie ma zwierząt, oczywiście powinna być, resztki pożniwne powinny być przyorywane zgodnie z zasadami. W wielu krajach, może nie tak bardzo wielu, ale w kilku krajach jest to robione, nawet to jest robione komercyjnie. Wymienię tu chociażby Stany Zjednoczone czy Australię. Z krajów Unii Europejskiej, o ile wiem, jest to robione w Belgii, w niektórych regionach Francji. Jest płacone oprócz tego ekoprogramu, jeżeli są tam jakieś tego typu dotacje w tych krajach, to jest oprócz ekoprogramu sprzedawany jest to gromadzenie tego dwutlenku węgla jako w formie tych certyfikatów. Za każdą tonę, z tego co pamiętam, na przykład rolnik amerykański dostaje bodajże $15 za każdą tonę zgromadzonego dwutlenku węgla, a to jest trochę inaczej się przelicza, bo to jest przelicznik 1,72 tony dwutlenku węgla, to jest tona próchnicy. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to właśnie Belgia czy też Francja, tam zdaje się, że jest płacone, jeśli dobrze pamiętam, 27,5 euro od każdej tony zgromadzonej. Czyli oprócz tych tutaj z ekoprogramów pieniędzy, otrzymać również te pieniądze z certyfikatów. Panie pośle, 3 minuty do końca programu. Plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Jak przełoży się na pana Pawła? Tak, no mam, wszystkiego mam się nie tutaj, da powiedzieć. Wszystkiego się na pewno nie da. Mam pewne tutaj obawy. Plan strategiczny, myślę, że w tej wersji w zbyt małym stopniu uwzględnia właśnie potrzeby takich gospodarstw jak pana, a więc tej jakościowej, wysokiej jakości produkcji i sprzedaży na rynku. Nie ma dostatecznego znakowania takiej żywności. Nie ma jednolitego systemu znakowania takiej żywności, jaki jest na przykład w Austrii, we Francji czy w wielu innych krajach. U nas jest, bo w tych krajach są, ten system znakowania jest pod auspicjami ministerstwa czy też państwa. U nas jest system pod auspicjami ministerstwa, ale jest to system taki dosyć częściowy, bo dotyczy mięsa i to nie i wędlin, ale też nie każdego mięsa, a więc ten zakres jest tutaj bardzo, bardzo ograniczony. Pana Pawła, panie Pawle, rola gospodarstw rodzinnych, no wiadomo, jest i historyczna, i socjalna, i patriotyczna, i ekonomiczna też, tak, bo społeczna. I żyjecie, i społeczna, no to jest bardzo, to jest taka przestrzeń, która jest po prostu nam potrzebna. Jakie są pana oczekiwania? Może i grupy, którą pan reprezentuje, może i nie, ale pan, tak jak przysłuchujemy się tutaj temu wszystkiemu, to jakie są pańskie oczekiwania jako rolnika, praktyka rolnika, no niemalże ekologicznego, nie wiem, czy pan tam ma certyfikat, czy nie, ale jest pan tym rodzinnym, ma to rodzinne gospodarstwo rolne. No wie pan, żeby były jakieś w miarę jednakowo traktowane, tak, gospodarstwa takie mniejsze. Albo dotacje dla wszystkich, albo no nikt nie dostaje, tak? I wtedy będzie to w miarę takie równe, nie? Bo tak to jest troszkę rozbieżność duża. A to, że inni otrzymują, wy nie, to chyba jeszcze dodatkowo dla was, nie tylko, że poczucie nierówności, tylko oni konkurują z wami wtedy. No tak. Czyli to jest naprawdę, to tam idą o duże pieniądze, nie? Zakłócenie mechanizmu. Panie pośle, dziękuję i panie Pawle, dziękuję za... Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Również dziękuję za uwagę. Życzę błogosławionej niedzieli. Był to program Wieś to też Polska, Adam Ślusarski. Kłaniam się.